Cześć wam dzisiaj, ja jest Wizy Wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Harry Potter i Więzienia z Kabanu na drugim PlayStation w serii o tym samym tytule. Powiedzmy sobie szczerze, że dzisiejszy odcinek to było coś innego niż się spodziewałem, więc zapraszam was na zaskok. And to that effect, Sir Cadogan will be standing in for the fat lady. Now. I know you're all still very worked up about what's happened, but my advice would be for you all to go to bed. Tutaj do łóżka? Nie, serio, tutaj do łóżka? Nie w wielkiej sali? Masakrujemy kanon, ludzie, masakrujemy kanon. The school talked of nothing but Sirius Black following his assault on the fat lady. But with their first ever Care of Magical Creatures lesson fast approaching, Harry, Ron and Hermione's attentions turned to Hagrid. Hagrid doesn't have a normal person's view of what's dangerous. I to mnie troszkę przeraża. I'm sure it'll be fine. Let's get to the class early so that we can give Hagrid some support. It's his first lesson and he's probably more nervous than we are. Zaczynamy jako Hermiona? Czemu zaczynamy jako Hermiona, pomijając, że jej włosy doczytał z drobnym opóźnieniem, ale zmieniłbym drużynowego na rudego, bo tu chyba wszystkie rzeczy, które do złapania są, my mamy, nie? Skrzynka była otworzona, tutaj wszystko jest machnięte. Let's go outside, shall we? Ale on ma do naklepania tych różnych takich koszyczków. Wypadł. A z drugiej strony Hermiona ma te posągi. Trzeba ogarnąć, które to są posągi. Korzystając z okazji, przypominam o konkursie. Czy tu jest? Tak, tu jest koszyczek. Czemu on ma znowu zmienione czary? Dajmy mu to. Zmieńmy na nią. Dajmy jej... Książki nam chyba nie będą potrzebne, ale możemy wziąć zaklęcie zamrażające. Nie wiem, czy będzie nam do czegoś potrzebne, czy raczej niekoniecznie. A Harry idzie defensywnie, aczkolwiek nie bardzo zaklęcie jakiekolwiek ma, więc wracamy. Dajcie mi Hermionę i... nie Hermionę. Rona. Rona mi dajcie. Dajcie mi Rona, złapmy to i rzućmy tym. Jest! Jest bardzo dobrze, jest bardzo ładnie. Tu jest chyba pokój, w którym nas nie było. Oj tam, oj tam! Gadasz tak, bo sama byś chciała pomarnować troszkę czasu, a ci nie dajemy, nie? Ze wszystkiego da się wziąć, ze wszystkiego da się wziąć. Troszkę po prostu chcę zaoszczędzić na bieganiu potem do bliźniaków. A, to się liczy jako dwa osobne. Wiecie co? To się potem chyba wytnie. Ja to zrobię na sam koniec. Przebiegnę się, zobaczę, czy tu coś jest. Jak tu coś jest, to zrobię. Otworzę, może? Tak, jest. O, i jest to. I otwórzmy tego bajera. Nice one! Mamy kartę i chyba nic więcej tu nie ma, więc szybkie cięcie aż do drzwi! Powiem wam, że jest tutaj drugie wyjście, poszliśmy naokoło i zajęło to z 10 minut jak... znaczy 10 minut, 5 minut jak nic. Wow, jeszcze jedna podka. Ile ja już ich mam? Powinien mieć ich dużo, jak tak zerkam. 10, dobra, jest bardzo ładnie. Czy jestem w stanie trafić w to tam u góry? Jestem w stanie i to daje tylko fasolkę, więc w sumie nie ma większego sensu. Fasolkę, której nie jestem w stanie podnieść, bo poleciała do tego. Dobra, wychodzimy. Naszukałem się, nakombinowałem się. Czy to są te same drzwi? To wygląda, jakbyśmy tymi samymi drzwiami wyszli, co wyszliśmy, a wychodziliśmy innym miejscem, więc... Och well. Moment, chwila, stop. Jest posąg.
z tej strony, tak? Don't we have to go sorry, outside? Sorry, sorry. No! Hermiona się przepycha. Czy ja mogę z tym wejść w interakcję? Bridget Wenlock. Okej, okay, czyli tego typu różnych posągów muszę szukać. To oznacza, że do lochów będę musiał się kopnąć, bo... Naprawdę? Zmieńmy postać. Bo tam są te zgretkowe. Dobra, szukamy dalej. Coś tu jeszcze gdzieś powinno być. Lecimy może Rona. Raz, on widzi tajne przejścia. Dwa, on... Czy możemy tu iść do bliźniaków? Bo jeżeli możemy tu iść do bliźniaków... Nie możemy iść do bliźniaków. Jestem zawiedziony strasznie. Niby teoretycznie ten świat tutaj jest większy w tej części, ale wszystko jest poblokowane. Chyba, że jaką taką dowolność dostaniemy w przyszłości. Więc... O! Znalezione. Biegniemy dalej. Czmych. Hermione, I'm sorry to say it, but all that studying you're doing can't be healthy. If you're not careful, your brain's going to burst, you know? I appreciate your concern, Ron. I think. Okej, okay, to było ciężkie, ale dobra. Szanujemy. Ostry podryw był. O, tu jest. We need to go. Ja wiem, żebyś chciała. Czy ja mogę lecieć tam? O, jest kolejny. We need to go, a tu są rzeczy dla ciebie. Czy możemy tutaj zahaczyć? Bo jeżeli tutaj możemy zahaczyć... That's Jacinda Sykes. Why don't you run along to that oaf Hagrid? He's gonna need all the help he can get. Dziękujemy za troskę. Powinniśmy tam być, ale... Dajcie mi ją z powrotem. Próbowałem otworzyć, a zmieniłem postać. I don't like it down here. Też tu... This can't be the way. Tak, ale... Mam wrażenie, że ta gra bardzo ogranicza dostępność do lokacji, co oznacza, że jeżeli teraz możemy tu wejść i powykonywać różne rzeczy... Dajcie rudego, tak, to. To jesteśmy w bardzo unikalnej sytuacji, bo potem możemy niekoniecznie móc tu wrócić. I wolałbym się nie bujać przez całą grę, zastanawiając się, czy czegoś nie pominąłem. Tam u góry są podki, to oznacza, że tu będzie się dało wspiąć w jakiś sposób przynajmniej. Let's get a move on. I've got ancient runes straight after this. Who keyed the house elf? I knew I'd find you somewhere. That's three entries on my list. Tak. And George are bound to let me read one of the chapters from the Dark Forces book. Dokładnie tak. Dajcie mi z powrotem Rona, bo on ma i te rzucadła i widzi tajne przejścia i gadżety. Tutaj żadnych gadżetów nie ma, to lecimy dalej. Shouldn't we be going outside? Pewnie, że tak! Mądrze mówicie, no ale wolę was nie słuchać. Cała masa ślizgonów. Powiem, że jest tu bardzo ślizgońską. W sumie, czy do gabinetu Snape'a można wejść? Bo jak można wejść do gabinetu Snape'a, to pewnie tam też da się jakąś śmierdziuchą rzucić. Nie, zamknięty. No dobra, no skoro nie, no to nie. Skoro nie, to nie, to nie, to wychodzimy. Na dwór, na błonia. Tam musi być jakaś cywilizacja. Znaczy, albo i nie. To nie jest powiedziane, nie? Mogę mieć zaraz totalne zdziwko, że na ten... Na błoniach nie będzie w ogóle cywilizacji, nie będzie ludzi. Co by mnie ucieszyło, bo mijanie ich tutaj jest upierdliwe. Coś gdzieś tutaj, coś za którymś zegarem. Jak się już nauczyliśmy, że może być za zegarem, to no. Lecimy do chatki Hagrida. Czy... Wait! What? Chwila, moment! Przebudowali to! Jest dziedziniec z filmu, jest zegar!
Wow, no! Ej, zauważyliście, że wszystkie miejscówki są zrobione po bandzie? Wbijamy do... na jakieś piętro i widać, że jest to inne piętro. To nie jest to, ta sama miejscówka, te same tekstury, to samo dokładnie miejsce, tylko w inny sposób lekko przedstawione. Że są inne sale, ale tak poza tym jest to samo. Tylko każde piętro, tu są zabawki, tu są ten łazienki, nie łazienki. Wszystko wygląda totalnie inaczej. Jest tutaj coś do znalezienia. Co tutaj do znalezienia jest? Yeah! Okej. Czemu oni tu dalej stoją? We should be going. Czemu oni za mną idą? Hermione! Okej, nice. Ale może pójdźmy najpierw do Hagrida i wykonajmy mission. Potem będziemy zwiedzać. Jeszcze jesteśmy dość wcześnie w fabule. Czemu tylko Hermiona biegnie? A nie, Harry też biegnie. Dajcie mi Hermionę, why not? Niech ma coś od życia. Sorry, I can't get to you. To play All Racing press X. Nie, dobra, nie lecimy jeszcze z All Racingiem. Ale martwi mnie to, że coś takiego jest. Tam mam lecieć, tam się świeci coś jakby. Co to jest? Nie, tu jest sadka Hagrida. I Hagrid przy niej. Przebudowali mocno. Tam powinien być stadion Quidditcha w poprzednich częściach. Nie wiem jak jest teraz. Gee up there. Meet Buckbeak. Beautiful, isn't he? Now, the first thing you gotta know about hippogriffs is they're proud. You always wait for a hippogriff to make the first move. It's polite, see? You walk towards him and you bow and you wait. If he bows back, you're allowed to touch him. Harry, Ron, Hermione, who wants to go first? Fabularnie to chyba Harry. Chociaż nie raduje mnie to wcale. Czy to będzie lekcja latania jak na miotle, tylko na hardodziobie? Zmienimy na Harry'ego. Fabularnie tak było. Prawdziwie i prawidłowo. O, daliśmy radę. Wymiatamy. Right then. Climb up there, just behind the wing joint. Well done. I expect you'd like to fly him. Right. Catch as many as you can. You'll need to give Beaky a bit of a run before he can get airborne. Then just fly at the bats and Beaky'll do the rest. Go on then. Co za toporne zwierzę. Stanowczo wolę latanie na miotle, ale powiem wam, że jedno i drugie jest złe. Naprawdę! Zaczął lecieć w tym momencie, w którym się zacząłem zbliżać. Okej, okay, teraz mi idzie znacznie lepiej. Podejście drugie jest na razie, tfu-tfu, nie zapeszając, bardziej udane, aczkolwiek... To nam się nie uda zjeść tych nietoperzy. Został ostatni. To jest to, na czym zaczęliśmy się poprzednim razem. Tak? Tak! Tak! Was amazing. You really know how to handle it. I'd say that was an A+. Good work. Give me a go at that thing. This'll be easy. You're not dangerous at all, are you? You ugly great brute. Malfoy, no! Oh, you're not dying if you're just a scratch.
Miłego dnia, dobrego dzonka. Niech magia będzie z wami, hej! Mając to za sobą, warto powiedzieć, że tym zaskokiem jest przede wszystkim fakt, że latanie na hardodziobie jest totalnie inne niż się spodziewałem. Mega upierdliwe, podchodziłem do tego dwukrotnie i za drugim razem od razu się udało na maksa, ale... No, jest to dziwne, jest to dziwne. Hardodziob nie ma najlepszego sterowania, przy czym samo zwiedzanie Hogwartu jest tyle poukrywanych rzeczy, tyle da się zaoszczędzić na sklepie bliźniaków, biegając i szarpiąc się z każdą szafką. Wbijacie na Rona i wszystkie książki wyczepujecie z tych regałów i wypadają fasolki, wypadają te stink pelety i te drugie stink whatever, coś tamy, co oznacza, że nie wydajecie później hajsu, znaczy się fasolek u bliźniaków w sklepie. Mega polecam zrobić, jeżeli będziecie grali sami, przy czym będę to wycinał albo skracał. Wydaje mi się, że na montażu w tym odcinku wezmę to skrócę, żebyście widzieli, ile tego było po kolei, ale to skrócę do kilkunastu sekund, żeby było takie zzzz. I zrobione będzie jeden fragment w pełni naprawdę 60-klatkowy w tym odcinku. Yeah.